W ostatniej sesji naszej dzisiejszej konferencji będą wystąpienia trojga prelegentów i na koniec spodziewamy się podsumowania, zamknięcia uroczystego konferencji z jakimiś konkluzjami, rekomendacjami być może. I jako pierwszą prelegentkę tej sesji poproszę tutaj do stołu prezydialnego panią profesor Lucynę Aleksandrowicz-Pędich, bardzo proszę, która reprezentuje Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej, dobrze mówię? I Instytut Anglistyki tejże szkoły. Nie mam nic więcej napisanego, że jeszcze coś reprezentujesz. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo mojej dawnej koleżance ze wspólnych jazd konnych. Tak się poznałyśmy, jeżdżąc na koniu w Sasku Małym koło Szczytna. Tematem mojego wystąpienia jest rozwijanie kompetencji interkulturowej w kształceniu językowym, więc temat, o którym mówimy cały dzień, to, o czym ja chciałabym przypomnieć, to jest, jak definiujemy komunikację międzykulturową, co rozumiemy pod tym pojęciem, choć już o tym była obszernie mowa, dlaczego ta kompetencja powinna być rozwijana w procesie nauczania języka obcego, czy tak jest, a jeśli nie, to dlaczego, i troszeczkę o dynamice polskiej szkoły i troszeczkę też o roli instytucji międzynarodowych. W zasadzie ta prezentacja ma troszeczkę posłużyć do zebrania najważniejszych wątków już omawianych w grupach warsztatowych i wskazać także na trudności, z którymi mamy do czynienia, mówiąc o zagadnieniach na styku kompetencji interkulturowej i edukacji językowej. Koncepcję komunikacji międzykulturowej rozumiemy intuicyjnie, aczkolwiek istnieje oczywiście niemało złożonych naukowych definicji tego pojęcia. Wiele z nich zostało tu przedstawionych. Ja chciałam Państwu zaproponować taki slajd, który jest wykorzystywany przeze mnie na wykładach z przedmiotu Cross-Cultural Communication, który to wykład jest wygłaszany do grup składających się zwykle z kilku lub nawet kilkunastu różnych narodowości, a więc do osób, które już funkcjonują w kontekście doświadczenia interkulturowego. I mamy tutaj z jednej strony bardzo prostą definicję. Komunikacja międzykulturowa oznacza, że porozumiewamy się z przynajmniej jedną osobą odmienną kulturowo. Z książki Myron Lustig i Jolene Koster, znanych autorów amerykańskich zajmujących się tą tematyką. Naprawdę istotny jest jednak obrazek. Komunikacja z osobą z innej kultury wymaga bardzo dużej sprawności i naprawdę jest jak chodzenie po linie, rozpiętej wysoko w przestworzach. Bardzo łatwo jest zrobić zły krok i konsekwencje będą dramatyczne. A do tego, chodząc po linie, mamy na sobie nie zawsze wygodne ubranie i niezbyt potrzebną teczkę, czyli jakiś bagaż, na przykład utrwalonych własnych nawyków. Z drugiej strony, poruszanie się w przestworzach daje fantastyczne odczucia. Posługując się dalej porównaniem komunikacji międzykulturowej do chodzenia po linie, zrozumiałe staje się, że sukces w tym niełatwym zadaniu wymaga przygotowania i długotrwałych ćwiczeń. W schemacie wiedzy z zakresu komunikacji międzykulturowej poruszamy rozliczne zagadnienia związane z komunikacją niewerbalną, zarządzaniem czasu, wartościami, wpływem kultury na użycie języka, stereotypami, tematami tabu, stylem rozmawiania, konsekwencjami różnic wynikającymi z kultur niskiego i wysokiego kontekstu, humorem w relacjach międzykulturowych, kulturą w cyberprzestrzeni. I to jest niekompletna lista. W naszym kontekście edukacji językowej rodzi się też pytanie, na ile lista ta może być w ogóle związana z lekcjami języków obcych, aczkolwiek niewątpliwie wiąże się z używaniem języka obcego, które wszak odbywa się w warunkach kontaktu międzykulturowego. Jak definiujemy kompetencję międzykulturową? Tutaj po raz kolejny zostanie przywołana
Ewa Bandura, obecna tutaj wśród nas, oczywiście profesor Michael Byram. Ewa napisała książkę pod znamiennym tytułem Nauczyciel jako mediator kulturowy. Kompetencja była już tutaj kilka razy definiowana. Bez wchodzenia w szczegóły możemy określać przy pomocy jednego z dwóch schematów. Ten pierwszy, prosty, bardzo odnosi się do postaw, wiedzy i umiejętności. W zakresie postaw chodzi m.in. o otwartość na inność i tolerancyjność, w zakresie wiedzy na przykład o orientację w systemach religijnych lub politycznych, w odniesieniu do umiejętności posługiwanie się językami obcymi lub przestrzeganie odmiennych zasad gospodarowania czasem. Drugi schemat dotyczy także wiedzy i postaw, ale podkreśla też umiejętności interpretowania i także m.in. świadomość krytyczną, wiążącą się też z zaangażowaniem politycznym. Wytworzenie świadomości krytycznej jest, już o tym rozmawialiśmy, zasadnicze, albowiem w relacji do kultury innego stale negocjujemy pomiędzy podziwem, szacunkiem, obojętnością, niechęcią, ale także obowiązkiem stawiania oporu. Tutaj podam tylko jeden przykład, żeby to nie było gołosłowne. Przypomnę, że głęboko zakorzenione kulturowe praktyki obrzezania dziewczynek w wielu krajach afrykańskich są zwalczane w Wielkiej Brytanii i to... Mimo, że to jest ich tradycja zakorzeniona od wielu set lat, to nie znaczy, że jest to coś, co powinniśmy akceptować. Wręcz przeciwnie, powinniśmy się temu przeciwstawiać. Na edukację międzykulturową patrzymy także przez składowe, które należy uwzględnić, aby osiągnąć sukces w wykształceniu kompetencji interkulturowej. W tym schemacie podkreślona jest wiedza o innej kulturze. Jeśli przypomnimy sobie wcześniejsze podręczniki do nauki języka angielskiego lub francuskiego, to trening kulturowy sprowadzał się bardzo często do dostarczenia wiedzy o Wielkiej Brytanii lub La Belle France. Dodam tu na marginesie, że w pracy magisterskiej pisanej przez moją ukraińską magistrantkę obecnie zanalizowane zostały przez nią podręczniki do języka angielskiego stosowane w szkołach ukraińskich, zarówno brytyjskie, jak i ukraińskie. I komponent kulturowy w tych podręcznikach, zwłaszcza ukraińskich, to głównie wiedza o Wielkiej Brytanii, a rola języka angielskiego jako lingua franca pozostaje właściwie marginalna. Tak jak zresztą często ma to miejsce, niezależnie od podręcznika, w nauczaniu języka angielskiego w Polsce. Wracając do wiedzy o kulturze innego, jest to oczywiście warunek sine qua non sukcesu w relacjach. Natomiast w przypadku języka angielskiego problem tkwi w tym, że angielskim, w odróżnieniu od innych języków obcych, zwykle posługujemy się jako językiem międzynarodowym do kontaktów z non-native speakers. Dlatego treści kulturowe na lekcjach języka angielskiego powinny wybiegać poza schemat wiedzy o krajach anglojęzycznych. W prezentowanym schemacie uporządkowana wiedza o własnej kulturze jest drugim elementem składowym kompetencji, albowiem pogłębiona refleksja w stosunku do własnej kultury dopiero daje zdolność porównywania kultur pozbawioną ksenofobii i etnocentryzmu. W kształceniu interkulturowym dążymy także do wytworzenia umiejętności zdystansowania się wobec kultury docelowej i kultury własnej, albowiem osoba w relacji międzykulturowej często znajduje się pomiędzy kulturą rodzimą a nową lub kulturą innego i potrzebny jest komfort tak zwanego trzeciego miejsca. No i wreszcie zasadniczym elementem edukacji międzykulturowej jest wytworzenie umiejętności pozytywnego wykorzystania stereotypów, które zawsze istnieją i w podświadomości, i w obiegu kulturowym. Jakie są cechy osoby kompetentnej interkulturowo? Bardzo imponująca lista, bardzo wymagająca. Szacunek dla rozmówcy. Nie zawsze łatwe. Tolerowanie braku jednoznaczności. To jest notoryczne w sytuacjach wielokulturowych czy kontaktu międzykulturowego. Empatia. Umiejętność prowadzenia rozmowy i wykorzystanie komunikacji pozawerbalnej. Potrzeba znajdowania tego, co wspólne. Podobno najłatwiej to sport, ale co zrobić, jak się nie interesujemy sportem? Potrzeba harmonii. Postawa nieoceniająca. Radzenie sobie w nowych sytuacjach. Niektóre z tych cech mają w większym stopniu charakter osobowościowy, na przykład potrzeba harmonii. Mogą też wynikać ze specyfiki wychowania w rodzinie. Inne, jak umiejętności prowadzenia rozmowy, w szczególnym stopniu stanowią domenę edukacji językowej.
Wszystkie jednak powinny być postrzegane jako pożądane efekty kształcenia w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych w procesie nauki języków obcych. I teraz, dlaczego właśnie nauczanie języków obcych jest szczególnie predestynowane do rozwijania kompetencji interkulturowych? Wymienię tu kilka powodów. Po pierwsze, nauka języków obcych, szczególnie angielskiego, trwa dłużej niż jakiegokolwiek innego przedmiotu. Od przedszkola do studiów, czyli około 15 lat. Długotrwałość sprzyja temu, co określamy treningiem, utrwalaniu pozytywnych odruchów i nawyków. Po drugie, tematy związane z innymi kulturami, ogólnie odmiennością, na lekcjach języków obcych mogą występować w sposób naturalny. Znacznie trudniej byłoby to robić na lekcjach matematyki. Tym samym łatwiej jest motywować uczniów poprzez na przykład dobór tekstów, które chociażby dotyczyłyby właściwego zachowania przy stole, albo przez wprowadzanie ćwiczeń takich jak symulacje, które z kolei budują empatię. Wreszcie w metodyce nauczania języków obcych znajdziemy dużo ćwiczeń, które budują jednocześnie sprawność językową i kompetencje społeczne w zakresie interkulturowości. I wreszcie, co wydaje się szczególnie istotne, nauczyciel języka obcego, czyli państwo tutaj, ma właściwy kapitał społeczny do roli mediatora interkulturowego i trenera kompetencji interkulturowej. Wykształcenie filologiczne daje zaplecze wiedzy o innej kulturze. Doświadczenie uczenia się obcych języków, i zazwyczaj jest to co najmniej dwóch, daje doświadczenie owego trzeciego miejsca. Ponadto nauczyciele języków obcych często podróżują i we własnym kraju często stykają się z cudzoziemcami. I last but not least, zazwyczaj zetknęli się z teorią studiów międzykulturowych na studiach albo na konferencjach. A zatem kolejne istotne pytanie. Czy na lekcjach języków obcych uczeń jest rozwijany w zakresie kompetencji interkulturowej, czy nie? A jeżeli nie, to dlaczego nie? I tutaj wrócę do roku 2004, kiedy to przeprowadziłam badania, o których wspominała już pani profesor Komorowska. Były to badania dotyczące obecności elementów treningu interkulturowego w nauczaniu języków obcych. To były badania w szkole EMPIK w Białymstoku, w której pracowałam wówczas jako konsultant metodyczny. To były bardzo wiarygodne badania, bo były przeprowadzone metodą obserwacyjną. Szkoła wówczas była świetna, zatrudniała najlepszych nauczycieli w mieście, wykształconych, zaangażowanych, wówczas dobrze opłacanych. Nie wiem, jak jest teraz. Wyniki badań pod względem obecności kultury i edukacji międzykulturowej mocno rozczarowały. Około 1/3 obserwowanych zajęć nie miało żadnych odniesień do tej dziedziny, a na pozostałych edukacja międzykulturowa sprowadzała się głównie do odniesień do życia codziennego i kultury masowej. Równie zaskakująca była reakcja samych badanych, którzy nie bardzo dowierzali, że ich lekcje są tak pozbawione elementu kulturowego. Nie mogę tych danych zestawić z porównywalnymi mocnymi danymi po 10 latach, ale z innych badań cząstkowych i rozmów z uczącymi uczniami wynika, że może jest trochę lepiej, ale nie zaszła duża zasadnicza zmiana. Dlaczego? Lista głównych odpowiedzi także pozostaje bez zmian. Po pierwsze, efekt backwash egzaminów. Też już tutaj wspominano o tym. Uczenie pod egzamin, końcowy egzamin lub cząstkowy, który ma często charakter testu, nadal testu gramatyczno-leksykalnego plus sprawdzającego cztery sprawności, ale omijającego kompetencje interkulturowe. I tak, wracając do moich badań w EMPIK-u, fatalnie pod względem edukacji interkulturowej wypadły wszystkie grupy przygotowujące do popularnych egzaminów Cambridge. Rekomendowane w nauczaniu języków podejście komunikacyjne, owszem, sprzyja rozwijaniu kompetencji interkulturowej, ale z kolei wymaga dużej autonomii ucznia, a ta jest słabo rozwinięta w polskiej szkole. W szkołach państwowych, podstawówkach, gimnazjach, w praktyce często stosowane jest tradycyjne nauczanie gramatyczno-leksykalne z prostej przyczyny. Ułatwia utrzymanie dyscypliny na lekcjach w klasach 40-osobowych. Ja wiem, że to nie zawsze tak jest, ale bywa. To też nie sprzyja ćwiczeniom z zakresu interkulturowości, czyli trochę mamy problem. Ale zmiany w tym zakresie będą musiały zachodzić, bo wymusi je otaczająca rzeczywistość. Nie chodzi tylko o 2 miliony Polaków, którzy już wyjechali i być może następne kilka w poczekalni. Zmienia się rzeczywistość wokół nas. Pozwolę sobie tu na krótkie streszczenie mojego własnego życia, bardzo krótkie.
Życie długie, straszenie będzie krótkie. Nauki w szkołach i na uniwersytecie pobierałam na Kujawach i w Wielkopolsce. Otaczali mnie w szkole tylko Polacy z rodzin katolickich, różniący się jedynie gorliwością bądź obojętnością religijną. Następnie pracowałam na uniwersytecie w Białymstoku i tam było troszkę inaczej. Wśród moich studentów obok Polaków zdarzali się polscy Białorusini, byli także studenci prawosławni i baptyści, ale nadal było to towarzystwo raczej homogeniczne. Od 10 lat pracuję w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. I to są tylko dwa przykłady składu moich grup studenckich z ostatnich 2 lat. Jak widać, warunki pracy nauczyciela w Polsce uległy ogromnej zmianie. Od prawie pełnej homogeniczności kulturowej do całkowitej wielokulturowości, wymagającej kompetencji interkulturowej jako warunku prowadzenia procesu kształcenia. Oczywiście mogą Państwo powiedzieć, że to sytuacja w SWPS-ie jest nietypowa, bo dotyczy prywatnej uczelni w stolicy kraju. Ale podobne procesy umiędzynarodowienia, czy innymi słowy wielokulturowości polskiej szkoły, w mniejszej skali zachodzą w całym szkolnictwie polskim. Trzeba tu zwrócić uwagę nie tylko na dzieci uchodźców, emigrantów i pracowników zagranicznych. Bardzo ważną grupę stanowią tak zwani powracający. Rodziny po kilkuletnich pobytach za granicą, z których to rodzin dzieci mają często tożsamość hybrydową, wymagającą od nauczyciela trudu zintegrowania dziecka z resztą klasy. Na lekcji języka obcego taki uczeń, właściwie potraktowany, może być bezcenny. Wnosi specyficzne doświadczenia osobiste i umiejętności językowe. Nie możemy oczywiście zapominać o własnych mniejszościach narodowych w Polsce, które zawsze były, ale nie zawsze widoczne. W kontekście lekcji języka obcego niejednorodne kulturowo klasy stwarzają znacznie większy potencjał do wprowadzania elementów edukacji interkulturowej. Nic tak bowiem nie przekonuje, że ICC, czyli interkulturowa kompetencja komunikatywna, jest ważna, jak praktyczna potrzeba, jaką jest skuteczne porozumienie z kolegą Chińczykiem albo kolegą Polakiem, który jest trochę inny, bo przez 5 lat mieszkał w Anglii lub Norwegii. I tu przejdę do ostatniego ważnego zagadnienia, które nie może być pominięte, roli instytucji europejskich. Moje osobiste zainteresowanie tematyką ICC i studiów interkulturowych rozpoczęło się kilkanaście lat temu od udziału w seminarium w Grazu w ośrodku ICML, Europejskim Centrum Języków Nowożytnych i współpracy z węgierską koleżanką Ildikó Lazár. W następnych latach tak rozpoczętych zainteresowań napisałam 2 książki, kilkanaście artykułów, ale przede wszystkim miałam okazję testować moją własną, budującą się kompetencję interkulturową. Tak przy okazji, ktoś tutaj zadał pytanie, czy kiedykolwiek kompetencje opanowujemy. Nigdy jej nie opanowujemy w pełni. To jest coś, proces lifelong learning. Co jest najważniejsze w rozwijaniu kompetencji interkulturowej? Natomiast to jest łączenie teorii z praktyką. Wyjazd stricte turystyczny lub do pracy za granicą może być całkowitą porażką w kwestii doświadczania innej kultury. Programy międzynarodowe dla nauczycieli akademickich i szkolnych, dla studentów, uczniów, z reguły wiążą się z obudową teoretyczną, która zapewnia przetworzenie zwykłego doświadczenia w kompetencję interkulturową. W programach wymian szkolnych i wycieczek zagranicznych nauczyciele języków obcych odgrywają zwykle kluczową rolę jako osoby, które te programy wyszukują i organizują wyjazdy. Trzeba pamiętać, że jest to nie tylko atrakcja w postaci wyjazdu, ale przede wszystkim dodatkowe obciążenie, które nie zawsze jest właściwie rozliczane w obowiązkach nauczyciela. Wymaga pracy przed, w trakcie i po. Wyjazd zagraniczny, aby odegrał swoją rolę w budowaniu kompetencji interkulturowej ucznia, powinien być zintegrowany z lekcją języka obcego. Albowiem, wracając do tematu mojego referatu, rozwijanie kompetencji interkulturowej ma miejsce w kształceniu językowym, ale przy odpowiednim wsparciu instytucjonalnym. Dziękuję bardzo.